Siemano, dzisiaj runda druga samonowania na japońskim serwerze. Zrobimy sobie tylko tikaciki. Let's go. Powiem wam, że troszeczkę na tym japońskim serwerze pograłem już. Jak widzicie, setny ranking to już no troszeczkę jest. Tylko, że tu jest rank exp razy 4 w tym momencie, dlatego to dosyć łatwo idzie. Ale no troszeczkę tu czasu spędziłem. I na razie sobie jakoś powoli to konto próbuję budować. No i w sumie nie chcę zdradzać, co na tym koncie póki co mam. No w sumie to nic wielkiego. I po tym sumonie, jak widać, nic wielkiego nadal nie będzie. I ta same SSR-ki i... Super, super, super. Te samony są naprawdę tragiczne w moim wypadku, jeżeli chodzi o te etykiety. No cóż, no zobaczymy. A w tamtym, w ogóle na tamtym poprzednim samonie to chyba wyleciało strasznie dużo statków i co, żadne SSR-ki? Kurde, no oszukali mnie ładnie. No zobaczymy. SSJ2. No jak teraz 30 tiketów nie poleci mi żadna SSR-ka, to już będzie naprawdę porażka. Mamy pierwszą SSR-kę, jak równie beznadziejną jak te wszystkie SR-ki. Jednak ważne, że to jest SSR-ka. No jej dokan nawet nie jest zbyt dobry, więc troszeczkę lipa. Ale z przypał. Rako, ale to nawet nie ten, co potrzeba. Tych w ogóle typków już mam ponad 10. Już sobie wbiłem super atak 10 temu jednemu. Więc no... Chociaż jednej karcie super atak 10 sobie wbiję na tym serwerze łatwo. Też tutaj jest tyle LDRK i tyle tych bonusów teraz dali, że to jest tak easy gierka tutaj. Tym bardziej jak są te życzenia jeszcze takie, te specjalne z okazji trzeciej rocznicy. To jeżeli będą takie same na globalu, to polecam... Znaczy no to troszeczkę słabo komuś polecać zaczynać no, grę za jakiś czas. Ale to jest no, jeżeli chodzi o japoński serwer, na ten moment jest to najlepszy czas na start, bo jest właśnie milion takich tiketów, Dragonstone'ów, czy też medali, LDRK i tak dalej. Te medale są mega ważne, bo jak się reroluje, no to nie ma się tych medali, LDRK. A tutaj za pomocą tych życzeń są. No kurde, nie ma żadnej SSR-ki znowu. Ja pierdzielę, no. Ludzie tu wyciągają milion LR-ek co chwilę jakieś. O ja pierdzielę. So bad. Jak widzicie, troszeczkę Dragonstone'ów nazbierałem, ale się zastanawiam właśnie, gdzie tu zasamonować. No bo tak naprawdę to jest sam początek. Jakoś na tym koncie też mi tak się nie spieszy do wydawania tych Dragonstone'ów. Chociaż teraz jest no mega dobry moment na coś takiego. I stupa, nie będzie nic z tego. 36 tiketów zrobimy. I tylko jedna SSR-ka. No super. Znaczy no może coś jeszcze poleci. Ale na 30 była tylko jedna porażka. No come on, co to ma być? No, tu SSR-ki jakieś powinny być, no ludzie, come on. Tak w ogóle tutaj tak łącznie to tych tiketów do tej pory, to tak ze stówka to myślę, że poszła. Kurde, przez jakieś 2 tygodnie grania, czy nawet nie, zrobić ponad 100 samonów, nie licząc Dragonstone'ów, piękna sprawa. Te tikety są w sumie lepsze niż te, które dają... Tak jak wcześniej dawali za wydane Dragonstone'y, to jakąś ilość tiketów, to takie coś jak teraz jeszcze dają wszystkim jednakową ilość, jest dużo fajniejsze, bo każdy ma możliwość i, no i po prostu dużo ich mamy. A tak jak ktoś mało Dragonstone'ów wydał, no to co, dostanie 20 tiketów. Nie no, tam przeważnie ze 40 było. Przeważnie właśnie koło tych 40 dostawałem. A jak ktoś wydawał kasę, no to ich miał więcej, a tutaj jest w miarę, że każdy ma równo. Tylko, że jedni mają równo dobry drop, a inni mają na 34 tikety 0 SSR, a na 36 tiketów 1 SSR, tak jak ja. Ale no, nie będę w sumie... No, nieważne. Jest trafione, nie będę tutaj jakoś tam płakał z tego powodu. SSR-ka, jej, druga! Druga na 36. Ładnie, dobrze. Wyrównane. No.
To tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Trzymajcie się. Yo.